Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Małgorzata Biela, Zuzanna. Z naszej Zuzanny to jest pociecha. Zawsze się ładnie do nas uśmiecha. Oczka wyraźne, buzia rumiana, gdy do przedszkola wychodzi z rana. Wszystkie wierszyki umie na pamięć, chętnie się bawi z koleżankami. Sama potrafi buty zakładać i młodszym dzieciom chętnie pomaga. Lecz dzisiaj nie jest zadowolona i się nie śmieje jak zwykle do nas. Łzy lecą spore, choć urwis mały, bo nie dostała dzisiaj pochwały. Chociaż wyścigi wszystkie wygrała, to się niegrzecznie zachowała, bo podstawiła Kacprowi nogę, żeby przewrócił się na podłogę. I to pisanie szło jej powoli. Czy wszyscy muszą pisać w przedszkolu? Maciek literki skończył przed czasem, więc go nazwała zwykłym grubasem. Mama tłumaczy, robi zakazy, gdy coś niechcący spsocić się zdarzy. Od tych zakazów aż boli głowa. Zuzia w pokorze zasnąć gotowa. Już w łóżku leży, szeroko ziewa. Nikt takiej ciszy się nie spodziewa. A w myślach Zuzi tyle roboty. Wymyśleć nowe figle i psoty. Rodzice z troski biją się w czoło i w całym domu jest niewesoło. Babcia tłumaczy wszystkim donośnie. Przecież ona z tego wyrośnie.